Podróże z Maciejem, a ja jestem Maciej. Witam na greckiej wyspie Kos. Właśnie zaczyna się kolejna przygoda. Jestem na lotnisku, właśnie siadłem do autobusu. A to lotnisko. Robię czajkę na pokój jak zawsze. Ładne kolory kibelka. Piękna wycieraczka. Muszelek. Czyli to jakaś guma, ale muszelki. Tu moje łoże podwójne. Mam też chyba balkonik. No. Nie ma widoku na morze, ale jest widok na jakieś slumsy. Nie jest źle. Tu moje stoliki. Jest kuchaneczka. Jest lodóweczka. Do której trzeba napaść trochę browarów za chwilę. Jest telewizor. Więc rozpakowuję się i zaraz ruszam na nocną eksplorację miasta. Dzisiaj leciutko, bo jutro czeka mnie ciężki dzień. Miasto Kos na wyspie. Kos to największe miasto na tej wyspie. I chyba jest stolica. W poszukiwaniu centrum miotałem się po mieście przez dłuższą chwilę. Ale chyba je znalazłem. To jest ryneczek. Meczet, naokoło kilka starych budynków, mnóstwo restauracji i barów. Postaram się sobie obczaić. Najbardziej mam ochotę na zimne piwko. Dobrze, nie ma naganiaczy, ale to chyba jeszcze nie ich sezon. Zjawią się tu niebawem. Koty kręcą się po ulicy, a ludzie rozpoczynają właśnie swoje pijackie przygody. Greckie piwko już stoi na stole. Bardzo dobrze wchodzi na pragnienie. Coś pięknego. A barman od razu podszedł do mnie z wódką, kiedy wiedział, że jestem Polakiem. Taka gościna. Zasuwam na autobus. Tak, on mi odjedzie. Tak, dzień strzelił. Pewnie zaraz spotkam tu jeszcze kilku dewitków ubiegłej nocy. Słońce właśnie schodzi znad zamku. W tym barze wczoraj porządziłem. Ale tu ładnie pachnie. Tak jak w Polsce, w najlepszym maju albo w początku czerwca. Tak ładnie pachnie. Kwiatami. Mamy i kościół, chyba jakieś nabożeństwo, jak to zawsze z rana. Jestem już na miejscu w Pili. Podróż trwała jakieś 20 parę minut. Tak prezentuje się centrum Pili o 7:30 rano. Wszystko jeszcze śpi. Zrobiłem szybkie zakupy. Pili to miasto artystów. Z tego co się dowiedziałem. Jest tu kupę takich różnych artystycznych pipolitów, ale to też duże miasto. A co najważniejsze, stąd wychodzę w górki. Szybka obczajka Pili. Na mapie widać dużo kościołów. Jest też widoczek, idę już stąd morze. A z tej strony otworzyły mi się górki. W tamtym kierunku idę. Jest tu też jakiś grobowiec. A tak wygląda
niezwykła atrakcja, do której to prowadzą wszystkie znaki. Co prawda coś tam jest, jakaś piwniczka z jakimiś komorami. Starożytny grobowiec. No dobra. Niech będzie. Myślę, że tyle czasu, ile ma to nagranie, to wystarczająca ilość, którą trzeba poświęcić na zwiedzanie tego miejsca. A ja idę w kierunku gór, które już tutaj się otwierają. Chciałem zrobić skrót, a trafiłem na poligon, czy coś w stylu, jakieś zasieki. Więc teraz czeka mnie okrężna droga. A co mi tam? Pochodzę sobie. Już mówię, dlaczego chciałem, tak naciskałem na ten autobus o 7 rano z KOS do Pili. Bo kurde, poza sezonem, w dodatku weekendy, nic innego nie jeździ. Naprawdę ilość autobusów jest tak ograniczona, że ciężko się w ogóle gdzieś dostać. Dlatego jedyny autobus, który dzisiaj jechał do Pili, to ten i ja nie przyjechałem. A to daje mi możliwość chodzenia po górach przez większość dnia. A potem zobaczę. Dlatego plan na dzisiejszy dzień jest dość ambitny. Te góry, co widać za mną, to taki masyw ciągnący się przez kawałek wyspy. Będę miał stąd około jakieś 750-700 metrów podejścia w górę, a na sam szczyt, który nazywa się Dikos, coś w tym stylu. Będę na niego mówił różnie, ale chodzi mi tylko o jeden, ten szczyt najwyższy. Także to jest cel. Nie no, bez jaj. Jeżeli z tej strony też jest ten zasrany poligon, to do dupy pójdę. Tak właśnie kończy się szlak w tym miejscu. Niech ich żaby zjedzą. Zarysowanie takich map. Robię skrót przez krzaczory, bo inaczej nie da rady. Ale chyba mi się uda. Jest jakiś kościółek. I tam powinna być kolejna droga. No to szczęście jak nic. Szczęście w nieszczęściu. Złapałem stopa. Zapałem stopa do Pao Pili. Nie wiem, jak to dokładnie się nazywa, ale chodzi o to, że obok miasteczka Pili jest stare miasto Pili. Chyba nawet dawna stolica tej wyspy. Nikt już tu nie mieszka, nic się tu nie dzieje. Zostały tylko ruiny, zamek, trochę ścieżek. Ponoć warte zobaczenia. Zaraz zamierzam to sprawdzić. Szczęście ze stopem miałem znaczne, ponieważ do tej pory nikt tu nie jeździ, a gość po prostu jechał do pracy, a pracuje on w barze, który tam jest, a z tego co wiem, jest tam tylko jeden bar. Także fuksik. Piękne tereny. Nie ma tu nikogo. Nie ma jeszcze sezonu. Że jedyny turystą jestem ja. To mi się jeszcze ostatnio często zdarza w pewnych miejscach. Bo właśnie wchodzę przez zamkową bramę i jestem już na zamku. Proszę bardzo. Ogromne to było, naprawdę ogromne. Wszystko z kamienia na Wielkiej Górze. Ktoś się musiał naukładać kamików.
jest i studnia. Mnóstwo kozich kup. To obszar zamku. Resztki murów. Sama góra. W samej górze. A taki widoczek w dół. Cały teren. Widok stąd widać nie tylko wyspę, ale i okoliczne wyspy. A tam nawet Turcję, która leży mniej więcej 2 lub 3 km od brzegów Kos. Piękna sprawa. A w tym kierunku góra, na którą zmierzam. To mury. W zasadzie w najwyższym punkcie zamku. No i wycieczka elegancka. Trzeba tylko zachować trochę ostrożności, by się gdzieś nie wrócić, bo tu mnie nikt nie znajdzie za szybko. To do samej wycieczki. To na Kos dotarłem, kupując jak zwykle tanie bilety. Jest to wycieczka weekendowa. Mamy środek sierpnia. Tutaj już jak najbardziej czuć lato. Bilety kosztowały mnie 32 funty w dwie strony. Co za ilość kilometrów, które przebyłem z Londynu do Kos, prawie Turcja. To jest bardzo dobra cena. Przelicznik kilometrowy wychodzi bardzo korzystnie. Przyleciałem w piątek, wczoraj. Dzisiaj jest sobota. Dzisiejszy dzień przeznaczam na górki. No i zostaje mi też jutro, niedziela, na zwiedzanie miasta i okolicznych przymiastowych atrakcji. Udało mi się pochnąć ten stropik. Oczywiście pod nim przeszedłem. Ale nie. Wygląda to zapewnie. Ale jakoś się już trzyma, kilkaset lat, że uważam, że jest w dobrej kondycji. Pan z restauracji już puszcza mi muzyczkę. Dikajos przede mną. Tak myślałem, co tak się tłucze. Oto te baranki. Ale mają rogi potężne. O! Będzie bitka chyba. Cudowne są ruiny tego zamku. Wręcz cudowne. Czuć historię. A okolica wygląda bardzo sympatycznie. Pewnie za sprawą tego, że nie ma tu w ogóle ludzi. To co lubię. Jak to musiało kiedyś wyglądać? Tutaj miasteczko, stare miasto. Domki, chałupki i tam na górze wznosi się wielkie zamczysko. Goszczę się u pana w restauracji, który wziął mnie na stopa. Pijemy kawkę, gadamy o imigrantach. Pan ich bardzo, bardzo nie lubi. Ale z restauracji jest piękny, piękny widok na zamek. Nikogo tu nie ma, tylko nas dwójka. I tak sobie tu siedzimy i relaksujemy, ale zaraz będzie trzeba ruszać w drogę. Mari, here.
piecyk, kuchnia, restauracji. No, to mi się podoba. Pogościłem się z panem. Fajnie, elegancko. Zawsze myślałem, że Grecy to tacy trochę, kurde, biznesiarze. Robią wszystko, żeby zrobić sobie kasę, ale jak na razie to trochę inaczej to wygląda. Fajna restauracja zresztą. Chyba lepszej nie widziałem. Z lepszym położeniem, z lepszym widoczkiem i z lepszym klimatem, naprawdę. Pierwsza klasa, jakby z panem dobrze zagadać, myślę, że bez problemu można byłoby się tam kimnąć w namiocie, a jeszcze się z nim bardziej pogościć w nocy. Szlak rzeczywiście mógłbym wygubić, jakbym nie poradził się pana. Ścieżka jest bardzo malownicza, wszędzie różne kolory się tutaj przebłyskują. Ale mnie gość przestraszył. Jak on tu wszedł? Myślałem, że takie zwierzaki to żyją tylko i wyłącznie gdzieś, gdzie jest trochę wody. A tutaj góra jak trzeba. Może tam. A żółw sobie hasa. No nic. Życzę powodzenia, panie żółwiu. Czuję, że to już blisko. Las się skończył, a widoczek jest już niezły. Ale hola hola, gdzie ścieżka? A, na to bym poszedł. Poszedłbym w inne miejsce. Wyspa Kos ma kilka rzeczy, które zadowolą każdego. Przede wszystkim ciepła pogoda. Lato zaczyna się dużo wcześniej, nawet i bez lata pewnie byłoby fajnie. Jest morze, na pewno z mnóstwem plaż. Jest trochę zabytków. Jest fajny grecki klimat. W Lajciku życie toczy się wolniej. Są też góry, w których właśnie jestem. Też można wybrać się na kilka tras. Podejrzewam, że w sezonie nie jest tak fajnie, jest dużo ludzi. Ale naprawdę mi się podoba. Bardzo mi się na razie podoba. Dikaios już się odsłonił. To ta górka przede mną, gdzie powiewa flaga. Ostatnie kroki na górę. Szczyt prawie jest przede mną. Proszę bardzo. Dikaios, najwyższa góra na Kos. 847 metrów wysokości. Wspaniałe uczucie. Mimo, że góra nie jest jakaś specjalnie trudna pod względem wysokościowym oraz trasowym, ale jest to mój osobisty sukces, moje własne osiągnięcie, gdyż zrealizowałem swoje plany, które sobie postawiłem. Dodatkowo uczucie, że jeszcze 24 godziny temu siedziałem w biurze kiwając głową do moich przełożonych, jak mi to się praca podoba, a teraz chodzę sobie jak kłówka po górze i mogę cieszyć się spędzonym czasem. To jest to. Kapliczkę, a nawet i może więcej.
Zobaczmy, co jest w środku. Bu! Nie ma nic. Typowa grecka kapliczka. Jest ołtarzyk. Jest nawet pompa. Oczywiście, zostawię to sobie znak. A to oficjalny punkt na szczycie. Miło to dotknąć. Piękny widok na całą wyspę. Grecja, dupa. Turcja, inne greckie wyspy. Niesamowite wrażenie. O kurwa, pają. Miejscówka do spania. Myślałem nad tym, ale mam za mało czasu na takie wyczyny. I to chyba ona. Można się tu przespać. A zaraz zobaczymy, jak jest w środku. Flaga Grecji, krzyż. Fajnie tutaj, bo w cieniu. Otwórzmy bramy. O, mnóstwo pajęczyn było na drzwiach, także od jakiegoś czasu tu nikogo nie było. Następnym razem śpię tutaj. Przyjadę z kolegami albo z koleżankami. Wychodzę z szopy i teraz zaczynam tutaj. Zrobię mały biwak. Ale najpierw jeszcze pczaję inne rzeczy. Grecka flaga dumnie powiewa na szczycie góry. Widać tą praktycznie samą wyspę. I nawet sąsiednie. Dzisiaj w miejscowej piekarni nakupiłem drożdżówek na szybko, żeby coś wziąć. Dosyć dobre, na przykład to ze szpinakiem. Jadłem już różne szpinakowe drożdżówki. Większość z nich to dziadostwo. Ale ta nawet wchodzi, dobrze wchodzi. Dużo szpinaku, dobre ciasto. Nie no, bez jaj. Żółw tu przylas. Ciekawe, czy to mój kumpel, którego wcześniej spotkałem. Przylas i uciekł, ale pofatyguje się. Żeby to nagrać, na pewno chcę być na filmie. No gdzie jesteś, kolego? Jest tutaj. Praktycznie niezauważalny. Jak na żółwia to szybko chodzi. A w dużej mierze ślizga się po prostu po kamieniach. Wygląda na to, że dzisiaj tu jeszcze nikogo nie było. Nie spotkałem też nikogo na trasie. To są uroki terminów pozasezonowych. Naprawdę, dobra pogoda, bardzo dobra pogoda. Nie ma nikogo. Cóż więcej chcieć.